Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy już zostawiłeś łapkę w górę? Mam nadzieję, że zostawiłeś. Ale zanim przejdziemy do odcinka, mam dla was bardzo ważną informację. Słuchajcie, dostałem bardzo fajne biurko od firmy MTS, za co mega, mega serdecznie dziękuję, bo naprawdę biurko jest wykonane świetnie. Tak wam chciałem pokazać, jak wygląda moje stanowisko, bo pytacie mnóstwo razy, było różne pytania, czy nagrasz odcinek ze stanowiska i tak dalej. Myślę, że może kiedyś jeszcze nagram coś takiego. Aktualnie uważam, że moje stanowisko jeszcze nie wygląda aż tak pokaźnie, żeby nagrywać odcinek o tym, aczkolwiek to biurko naprawdę już bardzo wiele zmieniło. Macie w opisie link do sklepu MTS, tam możecie kupić biurko takie właśnie, jakie ja mam, między innymi już wam pokazuję, jakie on ma bajery, bo to jest naprawdę coś pięknego. Dwa monitorki softboxi, który tu świeci, tam zazwyczaj wy jesteście na tamtym statywie właśnie. Tutaj wiadomo, ramię, mikrofon, ale to nie jest ważne, ponieważ najważniejsze jest biurko, bo to mnie przyszło, tam to już wszystko miałem. Jak widzicie, tam są LEDy takie fajne z tyłu, więc tutaj patrzcie, mamy sobie taki pilocik i mogę sobie to modelować, na przykład klikam sobie czerwony i o, tak, o, i mam czerwony, nie? Gorzej go widać, troszkę niebieskim się szczerze to najbardziej podoba. Co my tu mamy jeszcze? Zielony. Wchodzi sobie zielony, to był taki turkusowy, tu jest zielony. O, wchodzi sobie zielony. Na przykład różowy, mamy sobie różowy, tu jest fioletowy. No to w kamerze to wygląda bardziej na niebieski, aczkolwiek tu wygląda, to jest najbardziej niebieskie. I mi niebieski najbardziej siada, szczerze przyznam, jest taki najfajniejszy. Tu jeszcze jakiś inny niebieski, nie wiem. W każdym razie jest mega fajny pilocik, mega fajnie można sobie to... A i tu najważniejsze, na noc, prawda, można sobie kliknąć, pum, wyłączamy, idziemy spać, prawda, wracamy, odpalamy komputer, klikamy, pum, mamy świecące wnureczko, prawda, mega, mega fajne. I ten bajer, co mi się mega podoba, to coś tutaj. Słuchajcie, wpięta ładowarka, wpięta do telefonu, która sobie tu idzie kabelkiem, tu. I tu mam telefon, bo już jest naładowany. Możemy podpiąć sobie na USB-ka na przykład w tym miejscu i wtedy sobie idzie kabelek tam tyłem i przychodzi tutaj do indukcyjnej ładowarki, gdzie mogę sobie podłożyć tak i też mi się ładuje, no ale mam 100%, więc nie potrzebuję. Albo ładowarka od aparatu i tu bateria, która jest w tym aparacie, którym właśnie nagrywam, więc dlatego się nie ładuje, ale normalnie mogłaby się tu ładować. No i mamy tu jeszcze jakieś USB też jeszcze wolne nam na kolejną ładowarkę do czegoś innego. Ogólnie jestem mega zadowolony z biurka, stanowisko mi się mega podoba. Może ustawienie jego jeszcze nie do końca pod tą ścianą, bo tak niespecjalnie chciałem, żeby było widać wszystko, cały mój z tyłu pokoju, to nieważne, na to nie zwracajcie uwagi. Ale ogólnie naprawdę podoba mi się to biurko, jestem z niego zadowolony, mogę sobie tu tako siedzieć właśnie i pracować, prawda, w tym miejscu. I dostałem jeszcze taki fajny długopis z MTS-u i smycz. Tyle. Życzę wam miłego oglądania odcinka dzisiejszego. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. No i widzimy się teraz za chwilę po cięciu, a i jutro też na kolejnym odcinku. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to powiedziałem już, link w opisie do strony MTS macie. Możecie wejść, poszukać sobie jakiegoś swojego biurka. Myślę, że warto. Każdy tam powinien znaleźć coś dla siebie. Tyle ode mnie. Miłego oglądania. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, a to mnie... Nie no, nie bij mnie, czemu wy to robicie? Jest to kolejny odcinek na Palionowie, jest ze mną dzisiaj Dejwik, jest ze mną dzisiaj Milki. Aha, na samym końcu mnie chciałeś przedstawić. Przepraszam, dobra. Tak nie miało być. Słuchajcie, bo ja wam muszę powiedzieć bardzo ważny plan na dzisiejszy odcinek, bo wy nie wiem, czy wiecie, co robimy dzisiaj. Nie wiecie. Śmiejemy się do kamerki. Tak myślałem, no mniej więcej. Ale dobra, w każdym razie słuchajcie, musimy pójść do Synowic, sprawdzić, co się tam dzieje. Ja chcę go pośledzić po tego syna, zobaczyć, co on tam wykminia. Więc robimy jazdę z tematem. Żelka, ja zaraz idę, ale żelka se załatwiam. Dobrze. Żelko. Dzwonisz. Co tutaj robi? Co to jest? To TNT na 100% zaraz wybuchnie. Na 100%. Chodźmy do Synowic. Nie no, co ty zrobiłaś, no? Dlaczego zniszczyłaś moją budowlę? To była nasza budowla, nie tylko dobra, dobra, chodźcie. Chodźcie, lecimy tam. Dzisiaj odcinek bez jakichkolwiek w ogóle tych. Zaprzestańcie się kłócić. Zaprzestałam już. Ale słuchajcie, powaga, bo my tam idziemy bez potek totalnie, więc my jesteśmy bez broni, znaczy bez broni. Ja mam TNT. Lata tam, skoczył, tak, widziałem go, że tam był. Dobra, o nie, ja nie mam żelka też, teraz to zauważyłem dopiero, co jest grane, jaki pech totalny. Nie mam żelka, dobra, muszę tam iść normalnie, ale uważajcie, żeby nas nie zauważył. Jak spadł ktoś mi z sufitu? A to Emilia, dobra. Dobra. Ej, dlaczego ty masz czerwone? Ty masz czerwone buty, moje buty masz. I no żelki. Twoje no nie, dlatego ja nie mam, bo mnie ktoś zabił na poprzednim odcinku. Synek!
Cicho! Robię hajs, a ty mówisz! Ej, dobra, ale po cichu. Po cichu, bo jeden chce, żeby nas zauważył. Może zaraz zanuci nową nutkę. Dobra, czekaj, no... Ale nie znam. Ale tam gdzieś biega dalej. Dobra, on jest chyba u siebie na chacie. Chodźcie powoli. Dobra, on tam biega, poszedł gdzieś tam do tego swojego pałacu. Dobra, chodźcie. Ja chcę go... Ktoś bije cały czas. Nie bijcie się. Czekajcie. Strzelam w niego z łuku. Trafiłem. Jak jest plan? Cicho. No nie bijcie się, bo on to zauważy. Ja ciszej. Prawie mnie... O nie. Nie. Czekajcie, bo jestem blisko niego. Na szybcie. Jaka ekipa w ogóle śledcza, co jest grane. W ogóle to nie jest podejrzane, że cztery osoby się tu kręcą. Nie, w ogóle, nic, wszystko jest okej. Dziura w oknie. Co? Gdzie on jest? Ale jest nad nami. Ej, cicho. Cicho, ej, chodźcie tu. Co wy zrobiliście? Pułapkę na niego? Dobra. Ej, bo on jest nad nami. Ła, no tipi mnie. Blisko było. Ej, dobra, bo on poszedł do lodziarni chyba. Chodźcie. Ale tu powoli, tu za drzewo. Halo, wycieczka. Idę. Idziemy. Jaka banda przygłupów w ogóle. Biegają po tej wiosce. Zanim i śledzą syna pali. Patrz, przed tym jest. Ej, strzelam w niego z łuku znowu. Dobra, trafiłem. Chowajcie. Zwarywali się z tym TNT. Zwarywali się. Cicho. Bałwana to... Ej, gdzie on jest? Jezus, bałwan! Co tu robi bałwan? Cicho, wiecie! Bałwan! Jak? Tutaj, kim jesteś? Ej, bo on tu idzie. Jest za drzewem. Ej, dobra, dawaj, czekajcie. Jak on zobaczy, to nie... Lecimy w długo, albo wejdźmy na drzewo. Albo nie, bo on tam wszedł w sumie, to nie. No nie, nie kładźcie tego TNT, dlaczego ty to robisz? Cicho. Gdzie wszyscy za jednym drzewem się chowają, w ogóle na tym widać. Ale bądź się cicho teraz. Co to za TNT? Nie! Masakra! Coś tu jest! Nie! Pokaż się w tej chwili! Ty barbarzyńco jeden! Ja się wycofuję! Dave, co tam stawia w ogóle? Jakieś świąteczne te... Cicho. Co to ty jesteś? Halo? Ha! Ho! Podobno byłeś bardzo niegrzeczny! Co? Nieprawda! To... Santa Claus! Dostajesz w tym momencie rózgę, a nie prezent. Nie, tak być nie może. Przepraszam, ale tutaj coś się pomyliło. Ja cię muszę zabić. Ty jesteś fałszywym Mikołajem. Zostaw bójka w pokoju! Dobra. Chodźcie. Palion, Milki, chodźcie. Dave go odciągnął. Chodźcie. Chodźcie do tej lodziarni, ja chcę zobaczyć, co on tu ma. A, dobra, tu nic nie ma. Dobra, to totalna nuda, nie potrzebuję, tu szliśmy. Gdzie oni są? Dawik! Boże! Chowaj się! Cicho, idzie, biegnie tu! Robię hajs! Ty mówisz! Czekaj, trzeba tu przeskoczyć gdzieś dalej. Ej, ja chcę do tego budynku pójść zobaczyć, co tam jest. Czemu nie zrobimy czegoś takiego? Przestań te TNT tu stawiać! Czekaj. Milkacz, zaprzestań takich jak ktoś potrzeb, to, no. Jak ktoś to wysadzi, to jest mistrz, naprawdę. Gdzie on jest? Ej, Paweł, zgubiłem go, Paweł. A dobra, ej, bo on poszedł Paweł. Do tego pałacu, chodźcie. Paweł, zauważ, Paweł. Chodźcie! Gdzie ma... Ile krasnali postawili, czekajcie, chodźcie tu. O nie, Milka, co ty zrobiłaś? Czekajcie, chodźcie tu na bok, bo on nie może nas zauważyć. Ej, on zszedł gdzieś na dół w ogóle. Ej, czekajcie, wchodzę tam. Co, on ma jakąś tajną bazę? Tak, zszedł na dół. Ej, na szyfcie. Gdzie on jest? Ale... Pod nami jest, czekaj. O, tu zszedł. Tu w tym rogu. Ej, tu jest jakaś skrzynka. Schodzimy tam? Schodzimy tam na dół, czy? O! Gdzie wy jesteście? Ja mu tylko raz... On tam zrobił jakąś tajną bazę. Czekaj, bo ja nie widzę, gdzie on jest, w którym miejscu. Ej, bo ja nie mam żelka. Ja nie mam. Zobacz na minę tych grasnami. Wychodzi. Dobra, pomysł.
Poważ na te krasnale, zobacz, co tam patrzę. Czekaj. Nie, ludzie, stawaj tu krasnala. Ej, nie zauważył krasnali? Tako se wyszedł. Tako. Ej, bo tu jest... Ej, tu jest mój żelek. A dlaczego tu? Mój flag. Ej, potrzebuję jeszcze buty moje. Ma ktoś moje czerwone... Ty masz moje czerwone buty, Emilia. No daj mi moje czerwone buty. O, a tu masz fioletowe. Dzięka. Dobra, ej, chodźcie tam na dół, chodź. O Jezu. Cicho. Cofaj. Jest tutaj. Ej, gdzie jest Dave w ogóle? Co to są jakieś kastale? Nie, coś tu jest. Klienci? Zaraz, nie, czekaj. Chodź, to jest Emilia. Halo? Nie, nie ma nikogo. No ma być, ja ci nie mogę. Myślałam, że ktoś tu był za tymi fotelami. Jeszcze więcej krasnali. Dobra. Co? Ej, ktoś tu ej, chodźcie na dół. Patrz, co on tu ma, skarbiec tu ma normalnie, chodź to zrobił. Patrz to. Co jest grane? I to mu tam idzie, dobra, rozumiem już. Ale co chłop zrobił? Ale tylko jak on tu wejdzie, to jest po nas, nie? Jak on tu wejdzie... Ej, weźmy to, ja nie mam killoffa, weźcie to. Wszystko. Dam ci kill off, trzymaj. No to daj. No weź tylko obnażę. Spoko, ochroniłem nas komputerami, nie wejdzie tutaj. Co? Nie. Ale dobra, szybko, zbieramy to. I nie okradajmy go, ale weźmy mu to, przenieśmy gdzieś. Na zewnątrz, przed pałac mu to damy. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Dajcie. Gdzie on jest? No właśnie, nie wiem, gdzieś na górze. Dawid, widzisz go? Nie. Jakiś tort się postawił w ogóle. Ktoś tu na niewidce lata. Dobra, wychodzimy stąd, uwaga. Kurde, te komputery to jest... Ej, zostawię mu tu 3 kompy. Dobra. Nie wiem, przez te kompy, nie wiem. Uwaga. Szybko! O nie! To masz. Czekaj, bo ja chcę... Zostaw tu krasnala, nie diamentem! Ty kras... Czemu krasnala? No, Paweł! Dobra. Wiesz, jakieś czucie, że krasnala nie było, naprawdę. Jak ty mnie denerwujesz, naprawdę jak on mnie denerwuje. Ej, bo rozstawiam mu to tu. Ja też. Dawajcie, robimy mu tutaj totalny bajzel tu mu robimy. Dobra, postawiłem mu. Dobra, jeszcze te 2 TNT tu rzucę mu. Proszę bardzo. Dobra, zwiewamy. Zwiewamy, bo już nie ma to. No jest w chacie. Co tu jest? Patrz! Ej, to zobacz! Ej, jakie zdjęcie! Ale ja, kozak! Ale to jest nawiedzone. Dobra. Ej, do tych sami myślę, że dało się wsiąść. Nie mogę do nich wsiąść. Dobra, trudno. Chodźcie, dobra, zwiewamy stąd. Prank ostateczny już był. Dobra, ja jeszcze bym... Kurde, mógł mnie widzieć. Dobra, ej, uciekamy już totalnie. Uciekamy, dawajcie. Nogi. Opatrz, dawaj. O kurde, dobra, ja się wystrzeliłem. Chodźcie. Strzelajcie w niego z łuku. Ja uciekłem. Ta? Ja bardzo daleko uciekłem, no nie ma szans, żebym widział. O! Jestem tu. Palionowy, zielony burmistrz. Dobra, udało nam się to. Byliśmy tam, wyszliśmy. Dobra, wiemy już na pewno, że ma jakiś skarbiec w ogóle. Wyciągnęliśmy mu to tam wszystko, ale teraz jak już zobaczy, że to mu nakryliśmy, to już na pewno tam nic nie zrobi takiego kreatywnego. Ale dobra, zobaczymy, co w następnych odcinkach uda nam się u niego tam wyszperać. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia na następnym odcinku już jutro, gdzie 19:19. Zapraszam również do innych na filmy, wiadomo. Jaki zamęt. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.